ta bluza była kiedyś Miłosza? Nie wiem, pewnie tak. Co, słońce ci radzi? Mieli zrobić, wiesz o tym, że mieli zrobić wakacje, szkołę, elewację. Co? I w przyszłym roku dopiero będzie zrobiona. Już to widzę. Wiesz. Co to? Wiesz, mój sprzęcik, co? Co to jest? Co? Jak co to jest? Bez gripu? Bez gripu, tak. Co, gdzie były te twoje gripy? Milo je wziął. Potrzebował do swojej hulajnogi. Ja potrzebuję do swojej, ale on ma w domu nowki jakieś. Marcel pierwszy raz na skateparku. I wjeżdżam na teren skateparku. Wow! Pusty skatepark. Pięknie. Która jest? 10:12. A wiesz co, jakiś chłopak pomalował. Złapała go policja. I będzie miał o to sprawę. Serio? Tak. W sądzie rodzinnym, bo jest niepełnoletni. Ale po co ty pomalował? Nie wiem po co malował. Ale przypał. Chodź tutaj, za czym czy umiesz podjechać, tak jak ja. Nagrywa się, nie jestem, wiesz, chłopciu. Fejki polega na tym, że podjeżdżasz i tyłem wracasz. Będziesz umiał tak zrobić, Marcel? Ja się tego uczę od łącznie godzinę 30 mniej więcej. Dobra, zrobię to. Zaraz, poczekaj. Co ty robisz? Będę jak Miłosz. A Miłosz tak podnosi? Nie wiem. Ona jest cięższa ta hulajnoga. Tylko uważaj, delikatnie na razie podjedź. Nowy trik. Ładnie się kręcisz, ładnie. Ciężkie to jest. O, już teraz lepiej. Ciało, ja widzę. Wiesz co robisz? Operacja Marcel, kamera, część druga. Już start? Robisz to, co ja na początku, czyli wjeżdżałem tą stroną i przechylało mnie zawsze na tą stronę. Wiesz, co trzeba zrobić? Trzeba ciało bardziej przychylić na tą stronę, na środek. Rozumiesz? Nie. Ciało nie w tą stronę, tylko ciało, żeby było bardziej troszeczkę w tą stronę przechylić. Dobra. Wiesz? Dobra. Jest okej. Inaczej stopy połóż sobie. Tak, tak bokiem połóż. O, właśnie. Halo? No już schodzę. Otworzyć? I co, i zobacz, czy działa? Jest 100% działa, bo próbowałam. Kasia odnalazła, albo ja, nie pamiętam już tak, to. Tak, ty odnalazłeś. Ty Kasia odnalazła, to jest latarka. Mój stary powerbank. Zobaczymy. A Marcel idzie na Pokemony. Ładuje. Działa? Ładuj. O, sportowiec. Sportowiec. No dobrze, to czas zacząć ligę. Na ten weekend taką sobie przygotowałem drużynę. Liga. Są bonusy za granie piłkarzami z ligi francuskiej. Jeszcze mam takich oto zmienników. Powiem tobie szczerze, nie wiem, czy jest możliwość zrobienia lepszej drużyny bez ikon. Wydaje mi się, że to jest maksymalna... Witam cię w nowym pięknym dniu. To jest prawdopodobnie maksymalna drużyna, jaką można złożyć. Bardzo dobra jest. I gdyby nie Messi, to może bym nie grał. Pojawił się Messi, więc miałem pieniądze, nie handlowałem. A właśnie, może... Nie, przepraszam. W ciągu jednego dnia zarobiłem nocy milion. No, to jest dobre. Wczoraj wieczorem kupiłem zawodników. Sprzedałem ich rano i tyle zysku, więc na czysto mniej więcej milion w ciągu jednego wieczoru. Być może to mówiłem ostatnio albo na live, nie pamiętam. Czasami na grupach facebookowych związanych z handlem nabijają się ze mnie, ze staruszka, dziadka. Więc ja się pytam, dobra, pokaż swój zysk. Pokazuję swój. I cisza. I wtedy jest cisza. I pomyślę, że ja tak naprawdę półtora roku handluję. Dopiero półtora roku. Zacząłem uczyć się handlu półtora roku temu. Przez ostatni sezon w tej FIFA, bo ona już się kończy, handlowałem jakieś 6 miesięcy. A gdzieś ten odkurzacz, tam? Dobra, Kasia już go odłożyła. Ja parę razy mówiłem o tym, że ten odkurzacz jest dla Kasi rewelacyjny. Ja robię tutaj rosołek, a tutaj obok mnie Kasia sprząta. I właśnie mi przed chwilą powiedziała, że ten... ile mamy go? Od maja? Że ten ekspres już jest przetestowany i pod kątem czyszczenia, że jest rewelacyjny, tak? Że lepszy od poprzedniego? No kurde. Że dużo lepszy, tak? Tutaj wszystko wyjęłam, wymyłam. A, że teraz? Czyli, że ten akurat, ten, nie wiem jaki to jest model, ale tej marki, no, chwali go.
przyszedłem na siłownię, a na siłownię odwiedził mnie w marce, tylko nie za szybko, poczekaj. A dobra, a teraz spuść ręce, ja cię troszeczkę zwiększę i będziesz biegł. Tylko nie odwracaj się, żeby nie stracić... Tak mogę? Też możesz, no. A tak chodzi. Co? Nigdy nie byłem na bieżni. Chciałeś? No, zawsze. Chciałem mieć w domu nawet, ale za duża. A tak naprawdę to Marcel mógłby chodzić ze mną na siłownię, bo od 12 roku życia jest taka możliwość. Ale no tutaj w przypadku Miłosza okej. Okay. Ale w twoim jesteś jeszcze za młody. Znaczy wszystko zacznijmy od tego, co będzie robić, bo jeżeli będzie sobie ćwiczyć jakieś tam bieganie albo tam jakieś aerobowe, akrobatyka albo coś w tym stylu, to nie będzie przeszkadzać. Tylko ciężary odpadają. Marcel, który ma tętno 155. O, przy takim tętnie to ja już bym zdychał. A dzisiaj się z twoim bratem ścigałem w biegu. No. Zgadnij, kto wygrał. Miłosz. Dobra. Dobry jestem, szukałem GoPro, a była w tej torbie. Usiądę sobie, przytupnę. Czy przycupnę? Chyba zatrzymali jakiegoś złodzieja w galerii. Ja sobie montuję, a tutaj Kasia koło mnie coś dłubie i mówię, o co tu chodzi? Co tu jest? Ale to ty sama układasz? Nie, nie. No, układam kolorami. A, kolorami, czyli jest szablon jakiś i ty to robisz, tak? Ale od kiedy to masz? Ale to wszystko to też już ułożone jest? Nie. Na razie, część, białe tylko. Ty, no nieźle to wygląda. I to się dokupuje osobno? Co to jest? Nie, to było w zestawie. W zestawie to było? I te wszystkie kolory też są w zestawie? Tak. Później jest kłótnia o materiał, bo Miłosz mówi, że... A ty nagrywasz film o siłowni? Tak. Tak? Nie, dobrze. I wytłumaczmy sobie jedną rzecz. Marcela zabrałem, przypadkowo się znalazł ze mną. Nie będzie chodził na siłownię, jest za młody, więc spokojnie, easy. Miłosz chodzi na siłownię, ale on bardziej tak fitnessowo chyba, tak? A jak inaczej? Nie no, chodzi o... Czy ciężary podnosisz duże? No nie, to się... Ale będę chciał, żebyś nagrywał filmiki, jak robisz. Oglądasz w ogóle filmiki, jak robić? Tak. Oglądasz, tak? Mhm. Bo najważniejsze teraz jest to, że jak chodzić, jak będzie chodzić, to żeby jednocześnie jakieś tam filmiki oglądać, żeby robił to dobrze technicznie. Dzięki za oglądanie. Cześć. Łapeczka w górę. Dzięki. Hej.